jest akt oskarżenia wobec 53-letniego Krzysztofa R., który w 2022 roku zamordował 45-letnią Aleksandrę W. i jej 15-letnią córkę Oliwię. Mordercą okazał się ich znajomy. Teraz mężczyzna przed sądem odpowie za podwójne zabójstwo, ale nie tylko. W śledztwie prokurator przedstawił Krzysztofowi R. zarzuty podszywania się pod osobę Oliwii W. celem kierowania obraźliwych treści do jej znajomych na portalach społecznościowych, rejestrowania wizerunku nagiej Oliwii W. przy użyciu ukrytej w jej pokoju kamery, a także dopuszczenia się tzw. innych czynności seksualnych wobec Oliwii W., kiedy dziewczyna miała 14 lat. Kobiety zaginęły 10 lutego 2022 roku. Ich poszukiwania trwały kilkanaście dni. Kluczowym okazał się materiał z jednej z kamer monitoringu, na którym widoczny był samochód należący do 45-letniej Aleksandry W. Jak się później okazało, w lesie w Rymanowie koło Częstochowy policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. Ford Focus należący do zaginionej 45-letniej kobiety w tym miejscu był widziany. Potwierdził to również świadek, który również stwierdził, że takiego Focusa tutaj w tym miejscu widział. Dlatego tu już wczoraj rozpoczęliśmy przeczesywanie terenu. I dzisiaj policjanci podczas kolejnych prób sprawdzania tego rejonu natknęli się właśnie na zakopane zwłoki. Według ustaleń śledczych 45-latka spędzała wolny czas w swoim ogródku działkowym. To tam Krzysztof R. miał pozbawić ją życia, a następnie wsiadł do jej samochodu i pojechał do jej miejsca zamieszkania. Tam spotkał spacerującą z psem córkę kobiety. Poprosił, żeby wsiadła do samochodu i odjechał w nieustalone miejsce i dokonał zabójstwa. Krzysztof R. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zdaniem biegłych lekarzy psychiatrów mężczyzna w chwili zabójstw był poczytalny. Ruch Chorzów będzie grał w Chorzowie, jednak nie przy Cichej 6, a na Stadionie Śląskim. Dyskusja na ten temat trwa już od kilku tygodni, a zaczęła się od meczu z Wisłą Kraków i tego transparentu. Zakaz gry w piłkę nożną na Stadionie Śląskim, no jednak to był żart, bo Stadion Śląski jest stworzony do piłki nożnej. Mimo wszystko mecz, na którym tak bardzo zależało kibicom, się tu nie odbył. Zaczęli atakować Stadion Śląski i miasto, a politycy też nie przegapili okazji na wymianę uprzejmości. A jak premier chce pomóc, to ja chętnie zapraszam do tej pomocy. Myślę, że nie czas na igrzyska, tylko na konkretną pracę. Jestem przekonany o tym, że przy odrobinie dobrej woli możemy z powrotem Stadion Śląski przywrócić do użytkowania, pełnego użytkowania, tak żeby piłkarze również mogli tam cieszyć się i odnosić zwycięstwo. A na drobne złośliwości macham ręką. Być może teraz politycy będą licytowali się, czy im sukcesem będą mecze Ruchu na Stadionie Śląskim, bo zapadła już decyzja w tej sprawie, ale rozmowy jeszcze się toczą. Partnerem dla Stadionu Śląskiego i dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tworzenia umowy będzie bezpośrednio miasto. To my będziemy wynajmować i my będziemy to potem udostępniać Ruchowi. Więc też jesteśmy podmiotem zaufania publicznego, mamy inny budżet, inaczej się rozkładają ryzyka. Myślę, że to da szansę także Urzędowi Marszałkowskiemu na stworzenie jeszcze lepszej oferty. Choć wydaje się, że ta informacja powinna cieszyć kibiców, to nie każdy jest optymistą. Ruch Chorzów na razie rozgrywa swoje mecze przy Okrzei w Gliwicach na Stadionie Piasta. Tam kibiców widać, bo krzesełek jest kilka razy mniej niż na Stadionie Śląskim. Będzie wyglądał dosyć pustawo, a stadion w Gliwicach z kolei jest dosyć kompaktowy. Musimy do niego dojeżdżać, to prawda, nie znajduje się w Chorzowie. Są to niewątpliwe minusy, ale myślę, że nie tracimy na nim w taki sposób, jak możemy tracić na Stadionie Śląskim, gdzie szacowany koszt wynajmu całkowity, nie mówię tutaj o czynszu tylko, ale o wszelkich kosztach, które są do poniesienia, wynoszą w granicach miliona złotych za jeden mecz. Nie oznacza to jednak, że w Gliwicach Ruch już nie zagra. Umowa, która ma zostać podpisana, będzie musiała uwzględniać terminarz imprez. Kolejne lata też mamy już zaplanowane, bo z takim wyprzedzeniem niektóre imprezy są robione. Mamy kalendarz 24, 25, 26, nawet 27 już mamy pewne rezerwacje.
Klub ma czas do 15 kwietnia, żeby złożyć wniosek licencyjny do PZPN. Zgodnie z zasadami, miejscem głównym rozgrywania meczów Ruchu musi być Chorzów, a przy cichej nadal grać się nie da, bo trzeba było zdemontować oświetlenie. Najważniejsze, żeby dostać licencję, oby w jak najwyższej lidze. I przetrwać ten trudny moment i najważniejsze to, żeby też pomimo tego, że gdziekolwiek gdzie będziemy grać, żeby tutaj też był plan na budowanie nowego obiektu naszej siedziby. Konkretów w sprawie budowy na razie nie ma, choć niedawno premier miał zadeklarować, że dołoży 100 milionów złotych na inwestycje. Jednak zanim to nastąpi, kibice będą mijali Gerarda Cieślika w drodze na mecze na Stadionie Śląskim. Na razie nie wiadomo, czy będą to mecze ekstraklasy czy pierwszej ligi. Afera alertowa w Bielsku-Białej. Prezydent miasta najpierw zawiesił naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, po czym jednak przywrócił go na stanowisko. Sprawa związana jest z prośbą, jaką naczelnik miał wystosować do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o rozesłaniu alertów RCB w sprawie zanieczyszczenia wody w bielskich kranach. Dyżurny zarządzania kryzysowego, który był wówczas przy telefonie, poinformował, jakie są procedury i później nastąpiła, można powiedzieć, konsultacja, bo trzeba podkreślić, że naczelnik prosił o to, aby uruchomić ten alert RCB dla 4 ulic w Bielsku-Białej. No, podkreślmy, system alert RCB jest systemem ogólnokrajowym, ewentualnie ogólnowojewódzkim. Co więcej, o rozesłaniu nie decyduje Urząd Wojewódzki, a centrala w Warszawie. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego po rozmowie z dyżurnym przekazał jednak prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu, że odmówiono mu rozesłania alertów RCB. Prezydent przekazał taką wiadomość mieszkańcom, jak się okazuje, wprowadzając ich w błąd, bo to nie Urząd Wojewódzki odmówił, a naczelnik nie dopełnił formalności. Naczelnik zarządzania kryzysowego błąd miał przypłacić stanowiskiem. Klimaszewski zawiesił go w obowiązkach. Po przesłuchaniu taśm z rozmów naczelnika z dyżurnym w Urzędzie Wojewódzkim prezydent Bielska wydał kolejne oświadczenie. Dzisiaj, mając już pełną wiedzę na temat wydarzeń z końca marca, postanowiłem przywrócić naczelnika do pracy. Podejmując taką decyzję, kierowałem się całokształtem jego działań na tym stanowisku, w tym m.in. jego ogromnym zaangażowaniem na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy trafili w ubiegłym roku do naszego miasta. Przypomnijmy, że sytuacja dotyczyła zanieczyszczenia wody, do jakiej kilkanaście dni temu doszło na terenie Bielska-Białej. Spotkani przez nas wtedy mieszkańcy nie kryli żalu do urzędników, że o skażonej wodzie poinformowali ich tak późno. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w historii naszego miasta, a można by powiedzieć, że w ogóle pierwszy raz chyba w historii Polski, że woda została zanieczyszczona, przypuszczamy, na skutek prawdopodobnie nie najlepiej przeprowadzonego remontu jednej z magistrali wodnej na terenie miasta. Do wody miał dostać się styren, o czym miasto zaalarmowali mieszkańcy, czując nieprzyjemny zapach wody w kranach. Sytuacja została opanowana w 72 godziny. Za niespełna 4 lata wybudowany zostanie nowy budynek Sądu Rejonowego Katowice Wschód. W czwartek została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Airbud. Nowy budynek sądu będzie miał 10 kondygnacji, z czego 2 pod ziemią. Stanie na miejscu obecnego parkingu obok sądu. W tym nowym budynku planujemy przenieść wydziały karne. Będzie tam zbudowana nowoczesna już taka sala zatrzymań. Będzie też niebieski pokój. To jest pokój do przesłuchania małoletnich dzieci. Obecnie korzystamy z uprzejmości Sądu Rejonowego na Zachodzie, bo sami nie dysponujemy takim pokojem. Będą tam też wydziały rejestrowe, wydziały upadłościowe, wydział ksiąg wieczystych i oczywiście będzie tam siedziba całej administracji sądu. Obecny parking zniknie, ale powstanie nowy, który będzie znajdował się pod ziemią. Teraz sąd rejonowy korzysta z 3 budynków, z czego 2 wynajmuje, a koszty nie są małe, bo wynoszą 2 800 000 zł rocznie. Można powiedzieć, że jest to jedna z największych inwestycji publicznych realizowanych wyłącznie ze środków budżetu państwa w mieście Katowice. Tym bardziej to cieszy, że tu na Śląsku ta siedziba powstaje, że te sprawy związane z inwestycjami w sądownictwo mają kilka aspektów i taki pierwszy, najważniejszy aspekt to jest oczywiście dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Żeby ten dostęp był jak najsprawniejszy, w jak najlepszych warunkach, żeby obywatele mogli domagać się sprawiedliwości, żeby byli obsługiwani, ale też ten aspekt związany z sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Wykonawca inwestycji w ciągu najbliższych kilku dni powinien już wejść na plac budowy. Koszt budowy nowego budynku sądu to 114 milionów złotych. Choć tylko symbolicznie, to jeszcze w tym roku czeski i polski Cieszyn połączy linia tramwajowa.
pojawi się również sam tramwaj, a dokładniej replika pojazdu, który od 1911 do 1921 roku jeździł po dwóch brzegach Olzy. Jest już zrobiona ulica Głęboka, która również zmieniła swój wygląd. Pojawiła się przede wszystkim jedna szyna tramwajowa, która też wywołuje za każdym razem dyskusję i zaciekawienie, dlaczego tylko jedna. No to ma być tylko symbol, to nie będzie rzeczywiście linia tramwajowa, która za te pieniądze nie powstałaby. No ale oczywiście i czeska strona również szykuje się na tych swoich przestrzeniach do tego, żeby o tym tramwaju dużo się mówiło. I od września pewnie będzie, bo tramwaj wpisze się również w budowę Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej, w którym będą pracowali zarówno Polacy, jak i Czesi. Sam tramwaj, który powstaje w firmie we Wrocławiu zajmującej się budową replik różnego rodzaju pojazdów, kosztuje łącznie 1 700 000 zł.